Cześć, nazywam się Robert Marchel. Dzisiaj kolejny raz nagrywam z dość nietypowego miejsca. Tym razem jestem w Manaus, czyli w największym mieście w amazońskiej dżungli. I nie byłoby mnie tutaj, gdybym kilka lat temu nie zrozumiał, dlaczego nie mam pieniędzy i kilku innych ważnych rzeczy, których wtedy mi brakowało. I mimo, że na początku ta prawda nie była zbyt wygodna, to dopiero kiedy ją zaakceptowałem, mogłem coś z tym zrobić. I dzisiaj o tym będzie nagranie. Zapraszam. Wyobraź sobie osobę z tak zwanego marginesu społecznego. Nieszczęśliwego człowieka, który od dziecka wychował się w środowisku przestępczym, wpadł w alkoholizm i hazard, aż w końcu wylądował na bruku, bez domu, bez pieniędzy i bez przyjaciół. I teraz ten człowiek marzy, żeby zdobyć furę pieniędzy i wygrzebać się z kłopotów. I kiedy puszcza los na loterii, udaje mu się i wygrywa potężne pieniądze. Jak myślisz, jakie są szanse na to, że nie straci szybko tych pieniędzy i naprawdę wygrzebie się z kłopotów? Żeby to zrozumieć, nie musisz nawet sięgać tak nisko. Statystyki pokazują, że zdecydowana większość ludzi, i to tych zwykłych, nie z żadnego marginesu społecznego, traci wszystkie pieniądze wygrane na loterii w ciągu kilku lat. A duża część z nich nawet kończy w długach. Spójrzmy teraz w drugą stronę. Jak to się dzieje, że niektórzy ludzie potrafią od zera zbudować potężne fortuny? Zarządzają nimi latami i pomnażają swój majątek. Nawet jeżeli doświadczają porażki i bankrutują, szybko się podnoszą i odbudowywują swoje biznesy. Czym różnią się tacy ludzie od biedaków? Czy ci pierwsi pracują mniej, a bogaci więcej? Czasami tak, ale to nie jest reguła. Odpowiedź jest prosta, ale jednocześnie bardzo niepochlebna. Bogaci są po prostu mądrzejsi od biednych na polu zarabiania pieniędzy. Zatem na nic są pieniądze człowiekowi, który nie umie nimi zarządzać. Przez jego brak mądrości i tak prędzej czy później je straci. I to jest ta trudna prawda, którą trzeba przełknąć. Jeżeli obecnie nie jesteś zbyt bogaty, to nie dlatego, że za mało pracowałeś, ale dlatego, że zdobyłeś za mało wiedzy i umiejętności w zarabianiu pieniędzy. Zatem, żeby zarabiać więcej, nie musisz więcej pracować, musisz zdobyć więcej mądrości. A żeby to zrobić, nie tylko musisz się znacznie więcej uczyć i jeszcze więcej działać i doświadczać, ale przede wszystkim musisz się wiele oduczyć. Musisz wyśledzić i pozbyć się starych przekonań, które zaśmiecają twój umysł i blokują twój sukces. Większość ludzi chce zarabiać więcej i więcej, ale w tym celu tylko więcej pracują, albo w ogóle nic nie robią. Dlatego większość jest biedna. Ciągła nauka i dążenie do mądrości wymaga przyznania się przed sobą, że w tej chwili musisz jeszcze sporo w sobie zmienić. Ale bez mądrości będziesz jak ci ludzie, którzy wygrywają na loterii, ale po latach i tak wracają do wcześniejszego poziomu. Tą zależność widać idealnie na przykładzie pieniędzy, ale ta zasada działa tak samo niemal dla każdej ważnej rzeczy w twoim życiu. Jeżeli kolejny twój związek nie wyszedł, to prawdopodobnie nie potrzebujesz nowej dziewczyny czy chłopaka, tylko więcej mądrości w tej dziedzinie. Jeżeli jesteś gruby, to nie potrzebujesz zrzucić 30 kilo, tylko potrzebujesz mądrzejszego stylu życia. Jeżeli jesteś biedny, to nie potrzebujesz miliona złotych, ale większej mądrości w dziedzinie finansów. Jak to wygląda w praktyce? Ucz się i jeszcze raz się ucz. Ucz się rzeczy, które są dla ciebie przydatne i których nauka sprawia ci przyjemność. Nie tych, które ktoś ci narzuci. A oprócz tego kwestionuj, kwestionuj i jeszcze raz kwestionuj. To jest jeszcze ważniejsze niż nauka, bo przekonania i idee, za którymi podążamy, często są bardzo głupie. A nie kwestionowanie ich prowadzi do tragedii życiowych. Jeżeli to wideo było dla ciebie cenne, to udostępnij je na swoim Facebooku albo w jakimkolwiek innym miejscu. Takim treścią trudniej jest się przebić w internecie, bo tam panuje przede wszystkim rozrywka, ale udostępniając właśnie takie treści sprawia, że nasze społeczeństwo w Polsce będzie się coraz mocniej rozwijało, będziemy coraz bardziej świadomi i ludzie dookoła ciebie również będą lepsi. Dlatego gorąco Cię do tego zachęcam.
A jeżeli chcesz zobaczyć podobne filmy w przyszłości, to koniecznie subskrybuj ten kanał i polub moją stronę na Facebooku. Dzięki temu będziesz na bieżąco. Do następnej niedzieli. Robert Marchel.